To dyskutowaliśmy o tym, co zrobimy z budynkiem przy ulicy Armii Ludowej, bo w naszym rozumieniu ten budynek, po pierwsze, uważamy, że byłby to znakomity ośrodek na zakład opiekuńczo-leczniczy, dlatego że przy niewielkich nakładach adaptacyjnych i na remonty byłby to budynek możliwy do zaadoptowania, albo na ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, bo te dwa jakby istotne elementy, zresztą zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych, funkcjonują i to musimy zrobić. Jeśli chodzi o ZOL, to nawet rozmawialiśmy ostatnio, jak kształtują się stawki. One są coraz lepsze, bo nawet te w porównaniu do roku 2004 zmieniły się na korzyść, dlatego że w dalszym ciągu jest ogromny deficyt tych usług na rynku Dolnego Śląska. Na tyle duży deficyt, że pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia w tej chwili pozostają niewykorzystane, a jak tutaj panowie i pani doktor, panowie doktorzy wiedzą, najbliższy tego typu ośrodek jest dopiero w Bolkowie. Jest obłożony do roku 2012, łącznie wszystkie miejsca są pozajmowane, stąd. Po pierwsze, dlaczego ZOL? Dlatego, że nie wymaga specjalistycznej kadry lekarskiej, wyższej kadry medycznej. Wymaga jedynie pielęgniarki i prace jakby takie administracyjne. I to jest z naszego punktu możliwe do zrealizowania, bo wszystkie pieniądze na to pochodzą głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia. To tyle, jeśli chodzi o Armii Ludowej 7, to one są jakby zbieżne z punktem widzenia Komisji Spraw Społecznych. Jeśli chodzi o generalnie niepełnosprawność i o kwestię dotyczącą pomocy społecznej tej grupie ludzi, to myślę, że w marcu bodajże, panie przewodniczący, jest w ogóle sesja poświęcona pomocy społecznej. Myślę, że te kwestie należałoby wyartykułować właśnie na sesji. Natomiast pragnę powiedzieć, że my cały czas mamy świadomość jak pewnego deficytu, jeśli chodzi o opiekę psychologów dla dorosłych. Po pierwsze, tych psychologów na rynku kajenogórskim nie ma i trudno zdobyć tą siłę fachową. Po drugie, mieliśmy do zrealizowania bardzo pilne zadanie w postaci psychologów dla dzieci w naszym ośrodku edukacyjnym, gdzie jakby profesjonalnie to robimy dla wszystkich szkół i zatrudniliśmy przy wielkich bólach we wrześniu dwie nowe młode osoby. Natomiast psychologa udało nam się zatrudnić w PCPR-ze na tak zwane godziny, czyli jeżeli jest problem, on tu jest w określonych godzinach. Zarząd powiatu w ubiegłym roku przekazał specjalne pieniądze właśnie na psychologa dla dorosłych i to jest w tej chwili realizowane, ale wiemy z informacji z PCPR-u, że jest to zbyt mało. Druga rzecz, którą zapomniałem powiedzieć, a właściwie Państwa powinienem poinformować, chcemy przy PCZ-cie stworzyć, być może to za duże słowo, poradnia, bo to na pewno nie będzie poradnia albo będzie to jakiś punkt konsultacyjny, ale umownie w projekcie nazwana jest poradnia i w takiej właśnie formie poszedł do Narodowego Funduszu Zdrowia, chociaż wiemy, że nie ma takiego produktu, a dotyczy to wszystkich działań związanych z poradnią psychoonkologiczną. I tu będziemy przy udziale jednej z mieszkanek Kajnej Góry, która ma, jest certyfikowanym pracownikiem w zakresie poradnictwa psychoonkologicznego. Będziemy tworzyć grupę pod jej przewodnictwem wolontariuszy i ta poradnia ma ruszyć za parę miesięcy. W tej chwili wchodzimy w cykl szkoleń dla tych wolontariuszy i myślę, że jest to zapotrzebowanie ze strony przede wszystkim pacjentów, nie tylko chorych na choroby nowotworowe, ale przede wszystkim na nadciśnienie, bo dwa takie spotkania odbyliśmy z dyrektorem PCZ-u, panem doktorem Dubińskim oraz prezesem Królem, który również widzi środki na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. My również się do tego dokładamy, a Narodowy Fundusz Zdrowia wprawdzie nie ma takiego produktu, ale w tym roku na 2007 jeszcze jest 47 milionów do rozdziału, zatem być może jakieś środki przyjdą właśnie na tego typu poradnie. Co do
zainstalowania windy na te 14-stopniowe schody, bo w istocie zrobiliśmy dużą rzecz. Udało się zaadoptować świetny i świetnie funkcjonujący budynek na potrzeby administracji powiatowej. Udało się przenieść z prowincji, zaplecza Kajnej Góry PCPR, ale on jest umieszczony na drugim piętrze, a winda chodzi dopiero od parteru. Stąd w tej chwili gromadzimy środki. Tutaj muszę powiedzieć, że tych środków, winda będzie kosztowała nas 26 tysięcy złotych, mamy 10 tysięcy zgromadzone i to są środki zgromadzone przez PCPR na specjalnym koncie tylko i wyłącznie na zakup tej windy. W styczniu przyjeżdża firma, która określi dokładny koszt i sposób instalacji tej platformy udźwigowej i pozostałą kwotę będziemy musieli znaleźć tutaj już w budżecie Rady Powiatu, ale to już jest tylko około 10-15 tysięcy złotych. To jest pilny problem, ponieważ wiemy doskonale, że są osoby niepełnosprawne, które są wnoszone na tak zwany ten wysoki parter przez pracowników PCPR-u i to jest bardzo ważna rzecz, także dziękujemy tutaj za ten głos.